Sezon drugi już tutaj jest, a wraz z nim tona nowości, zarówno fabularnych, jak i tych na samej wyspie. Sekrety mapy pochowały się przed nami i to naprawdę głęboko, a więc czas najwyższy je odkopać, zanim reżim jeszcze bardziej skomplikuje nasze życie swoimi działaniami, a więc hej wszystkim z tej strony Jaju i na początku chciałbym wam tylko powiedzieć, że jeżeli doceniacie moją pracę i chcielibyście mnie wesprzeć, to wystarczy wpisać kod Jaju w Fortnite'owym sklepie, to naprawdę tylko tyle i aż tyle. Mój kod w sklepie wpisała chociażby ta widoczna piątka, która pochwaliła się zakupami karnetu bojowego na moim Discordzie. Każdy, kto pochwali się zakupem karnetu, trafi do odcinka. Zostawcie suba, aby nie przegapić przyszłych nowości ze świata Fortnite, a teraz bez dalszego przedłużania, zaczynajmy! Wiele lokacji na naszej nowej mapie się powtarza, tak jak wyrwy po wojnie, sterowce urojonego reżimu, czy ich obozowiska, czy chociażby wieże kontrolne i to samo tyczy się siódemki, która wszędzie rozbiła swoje posterunki. Warto więc powiedzieć, że dzisiaj dotrzemy tylko do najgłębszych sekretów, które pewnie przegapiliście lub jeszcze nie zdążyliście ich odkryć. Niektóre z wyrw w lokacjach wokół Tilted Towers, które powstały ze sprawą działań urojonego reżimu w poprzednim sezonie, zostały przez nich jak najbardziej dobrze wykorzystane, bo ci stworzyli tam coś w rodzaju rafinerii, jednocześnie przejmując ów lokację. Dość ciekawe rozwiązanie i dobra próba zakrycia dołków, jednakże Wear chyba nie zauważyło, że stworzyło jeszcze większe. Niedaleko wykrzywionych wież znajduje się również ogromne wiertło, za pomocą do którego reżim rozpoczął inwazję na wyspę. Znajdziecie tam trochę lutu, bossa i muszę stwierdzić, że jest to chyba jedna z najbardziej klimatycznych lokacji w tym sezonie, jednakże przed nami znacznie, ale to znacznie więcej takowych. Przy okazji warto wspomnieć, że aktualna mapa, jak już pewnie zdążyliście zauważyć, podzielona jest między reżim a siódemkę. Niebieskie linie oznaczają terytorium siódemki, zaś czerwone reżimu. Jeżeli kiedykolwiek się jednak jakimś cudem zgubicie w tychże granicach, to warto powiedzieć, że każda miejscówka ma przy wejściach do niej umiejscowione stosowne flagi. Każda miejscówka również posiada tonę drutów kolczastych czy czołgów jeżdżących po ulicach, a więc naprawdę ciężko byłoby nie zauważyć, które miejscówki należą do zbrodniczego, urojonego reżimu. Ręka mecha leży w wodzie, tak jak leżała, a więc epicy póki co nie szykują potężnej odsieczy antyreżimowej z pomocą Dogusa. Niestety większość miejscówek siódemki została zmieciona z powierzchni ziemi i najpewniej w trakcie sezonu będziemy odzyskiwać coraz to większe połacia ziemi, odbudowując siłę siódemki. Częściowo jednak zdołali się pozbierać, ponieważ na pustyni wybudowali już całkowicie nową miejscówkę, w której możemy znaleźć chociażby naukowca. Jonesy przemówił najwidoczniej do rozsądku innym Jonesom, ponieważ ich miejscówka aktualnie należy do siódemki i nie przejawia już liberalnej chęci stanowienia oddzielnej siły. Z pewnością jest to ważna miejscówka dla siódemki i ważny punkt strategiczny. Niedaleko możemy jednak natknąć się na smutny widok w postaci częściowo zniszczonego sanktuarium, którego głównym aspektem aktualnie jest zburzony posąg fundamentu. Na całe szczęście głowa fundamentu się jeszcze zachowała. To, czego się nie spodziewałem, to to, że Daily Beagle zachowa się w niemalże niezmienionej formie. Oprócz usunięcia rękawic Spidermana, obniżenia stanu wód i pojawienia się sił UR-u, nic de facto się tutaj nie zmieniło. To, co jednak ciekawe a propos wygasłego wulkanu, to to, że obok niego znajdują się słoneczne stopnie, czyli miejscówka sezonu 8 rozdziału 1. Chciałem jeszcze w tym odcinku zobaczyć, jak się prezentuje nowa mapa urojonego reżimu, jeżeli chodzi o ich bazę, ponieważ dostrzegłem, że coś tutaj się na czerwono świeci i nie mogłem sobie odpuścić, żeby zobaczyć, co to takiego. A jest to, jak widać, nowa wieża urojonego reżimu, dzięki której możemy zeskanować prawdopodobnie większość tej lokacji i odkryć niesamowicie dużo lutu. Mamy także tutaj jedno z dział do zadań karnetu bojowego, także możemy go tutaj użyć. No i oczywiście tutaj pewnie znajdziemy kolejnego bossa urojonego reżimu. Jeżeli chodzi o aktualny wygląd fabuły, to myślę, że prezentuje się aż na to ciekawie, jednakże musicie poczekać do następnego odcinka, aż w końcu omówię całość. Aktualnie urojona, czyli jedna ze sióstr siódemki, próbuje przywrócić budowanie, po co nie mam zielonego pojęcia, ponieważ bez budowania dla mnie ta gra mogłaby zostać na zawsze.
W ogóle ilość nowej broni w tym sezonie to jest coś nieprawdopodobnego, chociaż trzeba przyznać, że jest to broń po prostu z poprzednich sezonów, a nie nic znacząco nowego. Jedyne co mnie denerwuje w budowaniu, to że czasami nie możemy od razu się dostać do niektórych skrzynek, a ponadto, jeżeli chodzi o Fortnite'a, to warto dodać, że aktualna zmiana w postaci dodatkowego Keva, który widzicie obok pasku zdrowia, ta mała tarcza z piorunem, to coś, myślę, że niezwykle rakowego, jeżeli chodzi o Fortnite'a. Głównie z tego względu, że aktualnie czasami przeciwnicy są nieśmiertelni, a w przypadku niektórych Dobra, mniejsza o mechaniki gry. Spójrzcie, co znalazłem w jednej ze sekretnych lokacji tej wyspy. Znaleźliśmy pokój podniebny i tutaj widzimy miałśniaka, czyli na coś już tutaj natrafiliśmy. Dobrze, trzeba zapisać tą miejscówkę, ponieważ jeszcze chciałem zrobić odcinek o Midasie, czy na pewno jest na wyspie, no ale mamy potwierdzenie, że Midas jest już na wyspie. Nawet nie musiałem się zbytnio wysilać. Czy tutaj też coś będzie? Też coś będzie! Mamy tutaj kolejne rzeczy do podniebnej. To jak widzę jest jakiś, bym powiedział, że talizman, jeżeli chodzi, jakiś RPG. Tutaj mamy pełno książek podniebnej z jej bazy, ale czy coś jeszcze tutaj może jest? Może jeszcze coś znajdziemy? Skoro to odcinek dotyczący sekretnych zmian, to czemu by nie poszukać? Swoją drogą, widzowie, czy też uważacie, że Epic Games w tym sezonie popsuł całkowicie AUGA? Myślałem, że kiedy go dodadzą, to będzie to niesłychana broń z poprzednich sezonów, a to tylko coś, co strzela seriami. Bardzo mi się to nie podoba i bardzo mnie zasmuciła informacja, że AUG został zreworkowany do takiego stanu. Co on robi? Kable łapie! O Boże, on mnie zaraz... Dawaj, dawaj, dawaj! Dobra, udało się, Boże! Ale wymagający bosik. Dobra, pani doktor Sloan, robimy odwróconą inwazję. Wjeżdżamy na pakę do doktor Sloan. Okej, to jest boss. To jest doktor Sloan. A ona się klonuje, no tak. Zapomniałem o tym z poprzednich sezonów. Dobra, ale odwrócona inwazja. UR. Prawie powstrzymane. Aha, ten czołg zaraz walnie. A, szybko! Nie walnął? To ja się postaram, żeby on walnął. Boże! Jak ona nawala? Dobra, jeden leży. No i pierwsza wygrana w tym sezonie. Dajcie znać, ile wy macie zwycięstw z koroną już na pierwszy dzień sezonu. Ja mam aktualnie 0, a także pamiętajcie o kodzie JAJŁYTY w Fortnite'owym sklepie. Wielkie dzięki za oglądanie, a ja tymczasem życzę wam wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się i cześć!